Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie, a drugą po Konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą zasadniczą na świecie. Przyjęła trójpodział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obchody tego święta narodowego odbywają się w całym kraju. W Międzylesiu rozpoczęły się mszą świętą w Kościele Bożego Ciała w intencji ojczyzny, koncelebrowaną przez czterech księży z Lądka Zdroju i Międzylesia. Po mszy świętej odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta przy udziale orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzylesia oraz tutejszych mieszkańców. Pochód podążał ulicami miasta pod obelisk Sybiraków, gdzie przybyłych mieszkańców powitał burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. Patrzyłbym na was, państwo, gdybym nie zauważył trzech umundurowanych weteranów Straży Granicznej. To też piękny, mam nadzieję, tworzący się zwyczaj, że ludzie, którzy w tych mundurach przeżyli kawał życia dla naszego kraju, w dni uroczyste i święta będą po prostu eksponować te mundury. Wielka, niespełniona nadzieja, ale też nadzieja na przetrwanie przez 123 lata. Ta myśl Konstytucji 3 maja dawała siłę naszym przodkom, żeby przez 123 lata dążyć do niepodległej Polski. Pod obeliskiem Sybiraków uroczyście złożono wieńce i kwiaty. Ma dla mnie duże znaczenie. Takie same jak 11 listopada są to uroczystości, które są dla mnie obowiązkowe. Muszę brać w nich udział jako patriota, ponieważ kocham moją ojczyznę. A jeżeli chodzi o dzisiejsze obchody w Międzylesiu, wszystko mi się podobało, aczkolwiek orkiestra, która zagrała hymn oraz serotę, dla mnie to była profanacja, ponieważ ciężko jest grać na instrumentach, ja nie mam tego daru, nie wiem, nie umiałbym, ale powinni to przećwiczyć. Uczestniczyłem dzisiaj w mszy świętej w kościele, potem składaliśmy kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu Sybiraków. I cieszę się, że wszystkie pokolenia, my młodzi, jak i ludzie starsi, Sybiracy, których jest niestety coraz mniej, potrafimy w jedno święto być wszyscy apolityczni, potrafimy wszyscy zjednoczyć się i praktycznie świętować to, że jesteśmy wolni tak naprawdę. Uwieńczeniem tego dnia był uroczysty koncert w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu w wykonaniu artystów z Krakowa. Staraliśmy się troszeczkę powspominać, pośpiewać troszkę pieśni patriotycznych, ale nie tylko tych standardowych, słynnych, również tych bardziej współczesnych, bo mamy przecież tyle pięknych pieśni o ojczyźnie, o Polsce. Także staraliśmy się gdzieś tutaj powspominać i przeżyć wspólnie razem ten dzień.